Witam z tej strony Asus 18 i dzisiaj zajmiemy się czymś innym niż w poszukiwaniu skarbu czy w poszukiwaniu kamienia chyba. Jak widzieliście w poprzednim odcinku, wbiłem alfa miecza na G. No niestety nie pokazało tutaj, no ale oczywiście mam wybite. No i dzisiaj zajmiemy się wbijaniem na P, chociaż oczywiście jednego dnia nie uda mi się to zrobić. Mamy 5, 10, 15, 17 kamieni duchowych. Oczywiście żadne z tych nie kupiłem. Chyba 3 wydropiłem, czy 4 wydropiłem? Nie, chyba 5 wydropiłem. No i reszta, wydaje mi się, że to było po prostu z eventu świątecznego. Mamy oczywiście jeszcze 3 fasolki i 3 owoce życia. No, fasolek mogło być trochę więcej, no, ale całe szczęście, że przynajmniej owoce życia. No nic. Oczywiście to jednego dnia, jak to już mówiłem, nie złożę tego filmika, więc zajmie mi pewnie parę tygodni, zanim to złożę i zrobię. A teraz zobaczymy, na czym to polega. Berserk nie, aura miecza. No, 1000 punktów to jeszcze mogę przeboleć. No tak, na dzień dobry nie wyszło. Podobno można 3 kamienie dziennie czytać, przynajmniej tak słyszałem. Można? Musisz zawsze. A, jednak. No bo zwołem egzorcyzmu. Aha, no to. Może to po prostu co 4 godziny jakoś, tak? No nic, to pewnie mi to trochę zejdzie. W międzyczasie będzie. Na filmikach będziecie widzieć, że mam jakieś, załóżmy, aurę mieczu na G2 czy tam G3. No, a razie to czekamy. Oczywiście to jest odcinek specjalny. Jedynie na samym początku nie powiedziałam. Bo w zasadzie jeszcze nie wiedziałem, że to właśnie będzie odcinek specjalny, bo na samym początku dogrywałem głos i jeszcze jak czytałem Kamień Duchowy, to był 1 lutego, no to... A teraz już mamy marzec. Który to już marzec? No teraz jak dogrywam głos, to jest 10. Bo w końcu to trzeba do 15 marca się wyrobić. I 15 trzeba wrzucić. No i właśnie tak jak mówiłem, to jest właśnie odcinek specjalny. Wcześniej tylko jedynie o tym nie wiedziałem, bo zastanawiałem się, jakby to zrobić. Czy po prostu pokazywać właśnie, jak czytam wszystkie kamienie duchowe. I widzicie, że jakoś tu pomału leci. Chociaż niestety więcej tych właśnie niepowodzeń. Ale... Bo też wiele właśnie kamieni duchowych mam... niektórzy po prostu wymieniali się ze mną. To jeszcze podczas eventu świątecznego. No to wtedy to... Za co to było? A, za talię kart to było. Po prostu dawałem talię kart, to oni mi dawali kamienie duchowe. Więc właśnie sobie pomyślałem, że to wcale nie jest głupi pomysł, bo... I tak wtedy już aurę miałem na M10 chyba wtedy. No to pomyślałem, że właśnie trzeba by niedługo właśnie wbijać do P, bo to by się bardzo przydało w zasadzie. No, myślałem, że tu trzeci raz pod rząd piję. No, a tutaj właśnie widzicie, jeszcze był wtedy event walentynkowy. To w zasadzie głównie to czytałem 2 kamienie duchowe dziennie. Czyli jeden tak jakby, załóżmy, o 9 rano, a drugi, no 18-19, no to właśnie było jakieś 8 godzin. A tutaj właśnie miałem w topę, się pomyliłem, to trzeba było trenuj napisać, a kontynuuj napisałem. No w zasadzie nie wiem, jaka informacja by była, jakbym załóżmy wpisał kontynuuj i enter wcisnął, albo dalej. Nie, dalej, co tam jest? A, okej. Okay. No ale nie przekonałem się niestety. Widzicie, niestety jakoś tak... No niby tak tragicznie nie jest na razie. 11 niepowodzeń i 6 udanych. Trenuj i niepowodzenie. Agresywny, no tak. 1610. Ja to właśnie się strasznie bałem, jak mam rangę agresywny, dlatego jak wiedziałem, że właśnie będzie negatywna ranga, to stałem właśnie w tym kółku. No to przynajmniej nikt mnie nie zaatakował. Chociaż oczywiście mogłem sobie jakoś przywiązać te itemy od handlarki, ale pomyślałem, że... Tak sobie pomyślałem, czy jest sens? Tylko jedynie, no, stres był dlatego, że jakby ktoś mnie zabił, no to mógłby mi wypaść albo śmiertelka, więc nie byłoby za ciekawie. Ale tak to... Właśnie nie jest tak źle. Jak w zasadzie to... 15 marca to będzie ten odcinek specjalny, czyli w zasadzie jak oglądacie, to na pewno już jest 15 marca, u mnie jeszcze nie ma. I właśnie 12 będzie też
wyprawa z GM-em do DT, więc do 12, nie, 13 tego nie wrzucę, bo zazwyczaj dzień po wrzucą coś z eventu. Dlatego postanowiłem, że ten odcinek wrzucę właśnie w sobotę, czyli to będzie 19 marca. No to tak akurat będziecie wiedzieć, że będzie jeszcze taki odcinek. Bo ostatnio właśnie dużo filmików z DT wrzucałem. Teraz będzie, na pewno widzieliście też jeszcze trzeci odcinek, co był wrzucony 12. I będzie też w zasadzie, tak mi się wydaje, że jeszcze jeden odcinek, jak będę, jak to się, no, Militara właśnie robił, więc w zasadzie nie wiem, czy to sam mam robić, czy no, poproszę może córka Metki lub tam drugi wojaczka się zgodzą, dobrze by było. A tutaj, jaka tu jest sytuacja na razie? 8 udanych, 19 nieudanych, 20 nieudanych. W zasadzie ciekawa sprawa z tym licznikiem, no ale się musiałem sporo męczyć, żeby naprawić ten licznik. Nieraz było coś takiego, że na środku wyświetla się, że się udało, a okazuje się, że licznik pokazuje mi, że się nie udało, czyli po prostu był kamień duchowy ten skreślony. Więc musiałem chyba tak z 4-5 razy właśnie próbować. O nie, źle, już G10, 355 siły ataku. Tutaj oczywiście standardowo już próbowałem stać w tym miejscu, tak jak wcześniej widzieliście, jak Berka wbijałem na G, Aurę na G. Tylko oczywiście tu był strach, bo nie miałem nic przywiązanego, ranga negatywna. Ktoś mógł przyjść, zabić mnie, no i dziękuję. Ale niestety, no jakoś tak próbowałem, żeby mnie nie zabili. Dlatego miałem wszystko założone, wszystko, ebonity, żeby mieć full PZ. Co ja z tym HP? O, tam sklepik sobie stoi, dopiero teraz to zauważyłem. Pewnie rangę może zbiją, nie jestem pewien. 24 nieprowadzę, no to... A, no to już możecie się domyślić, co to znaczy, jak już aurę użyłem. Czytamy aurę miecza. Dalej... Wpisujemy trenu i co będzie? Powodzenie! I ranga nieuczciwy, chociaż jestem bardzo uczciwy. Jeszcze nikogo nie oszukam i w zasadzie nie mam zamiaru. No i dobra, i bum, aura na P. No, szczerze mówiąc, to aura na G bardziej mi się podoba, no ale na P też przyjmę, bo w zasadzie dużo ataku dosyć daje. No a tutaj właśnie, jak miałem negatywną rangę, to tutaj małpkę sobie zbijałem. W zasadzie bardzo szybko leciało, zaraz nawet będziecie mogli zobaczyć, jak to szybko leci, proszę bardzo. Jeszcze miałem rękawice, jak ona się nazywa? Króla przypowiedni. No i proszę bardzo, naruzalny. No to tak, to z tego odcinka to będzie wszystko. Będę się już właśnie pomału z wami żegnać. Mam nadzieję, że wam się podobał. Pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia.